Serdecznie w drugiej części witam jeszcze raz wszystkich, życząc wielu łaski i błogosławieństw Bożych. Ale zanim cokolwiek powiem związane z tematyką, jaką chcę poruszyć tutaj wspólnie razem, opartą o Księgę Izajasza 9 rozdział i 5 werset, ja dla upiększenia tego nabożeństwa prosiłbym o tworzenie pieśni, którą przygotowałem. Dziękuję bardzo. Tematyka tej pieśni nawiązywała do Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza, 9 rozdział i 5 werset nawiązuje do Jezusa Chrystusa. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Pragnę dzisiaj z wami rozważyć zagadnienie tego jednego zdania, które jest zawarte w tym wersecie. Ojciec odwieczny. Wszystkie te tytuły odnoszą się do Jezusa Chrystusa, łącznie z tytułem Ojciec odwieczny. Tragedia upadku i potępienia całego rodzaju ludzkiego w Adamie znalazły się u podstaw tak zwanego prawa ojcowstwa. Dzieci dzielą los ojca
I tak na przykład dzieci Kananitów zostały wytracone wraz z rodzicami. Rodzina Aszchana musiała zginąć wraz z ojcem. Podobnie prawo funkcjonuje w sprawach majątkowych. Jeżeli bogaty ojciec na skutek złego obrotu swoich interesów bankrutuje i traci swoje posiadłości, to jego dzieci stają się biedne i dzielą los ubóstwa swojego ojca. Szatan cieszył się z upadku Adama, ponieważ pokonał w nim cały rodzaj ludzki. Adam był naszym ojcem, prarodzicem. Z niego to wywodzą się pokolenia ludzkie. I kiedy głowa, Adam, ten ojciec rodzaju ludzkiego, zgrzeszył, to tak samo staliśmy się przedstawicielami szatana. Otóż jeżeli szatan mógł przez jednego człowieka spowodować potępienie wszystkich ludzi, to czyż Bóg nie mógłby usprawiedliwić cały rodzaj ludzki w jednym człowieku? W jednym człowieku, który będzie reprezentantem rodzaju ludzkiego, który będzie ojcem rodzaju ludzkiego. I tak w istocie się stało. To odwrócenie sprawy zawiera Ewangelia, która właśnie zaskoczyła szatana. Dlatego też w liście do Rzymian, 5 rozdział i 19 werset czytamy następujące słowa. Rzymian 5:19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Nieposłuszeństwo jednego wystarczyło, by wszyscy zostali określeni jako grzesznicy. I oni są, i my jesteśmy dosłownymi grzesznikami. Adam był głową, reprezentantem całego rodzaju. Upadek jego jest równoznaczny z upadkiem każdego pojedynczego człowieka. Całe miliardy ludzi znalazły się w Adamie, w nim, przy drzewie. W nim cały rodzaj ludzki upadł, zanim się jeszcze narodził. To był triumf szatana. Ojciec, niewolnik, to dzieci są niewolnikami. Znamy tą historię, tę historię z okresu tam, nie wiem, XIX-XVIII wieku, kiedy człowiek, który miał rodzinę, stał się niewolnikiem, to dzieci, które się zrodziły w tym związku i w tym małżeństwie, były też niewolnikami i podlegały swojemu panu. To był triumf szatana, ojciec niewolnik, dzieci rodzące się jako niewolnicy. Zanim się urodziły, są już własnością szatana. Prawo pokrewieństwa i dziedziczenia obejmuje każdą istotę ludzką. Dlatego w Adamie, naszym ojcu, staliśmy się własnością szatana. W naszym pierwszym rodzicu szatan stał się posiadaczem naszego charakteru, naszej natury, naszego serca i myśli. I tylko jemu byliśmy poddani i jesteśmy poddani. Rodząc się fizycznie, stajemy się jego właścicielami, jego reprezentantami na jego po prostu usługach. O tym właśnie mówi list do Rzymian 3:19. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. W Adamie złożyliśmy hołd szatanowi i jemu zostaliśmy zaprzedani.
On właśnie tak to widział i tak to było. On umiał przewidywać daleko w przód. Cały rodzaj ludzki jest mój. I czym Adam miał napełniać ziemię? Przedstawicielami szatana. Reprezentantami interesów szatana. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Był to dar Boży dla Adama. Ale kiedy Adam popadł w grzech, to jakimi obywatelami napełniał świat? Grzesznikami i tymi, którzy reprezentować będą szatana. To był naprawdę wielki triumf szatana. Ale jednego nie przewidział. Nie przewidział triumfu i tajemnicy Ewangelii. Szatan został zaskoczony tajemnicą Ewangelii. Myślał, że Bóg nie będzie miał wyjścia, bo skąd naraz na niesprawiedliwy czyn Adama i jego potomków teraz mógłby ich Bóg w jakiś sposób zbawić, ułaskawić i usprawiedliwić. Nie przewidział, że Bóg powoła i odda swojego Syna jako Ojca dla narodu ludzkiego, nową głowę, od którego rozpocznie się nowy związek rodzaju ludzkiego. Dlatego w liście do Rzymian, 5 rozdział, 19 werset jeszcze raz czytam. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Jak potępienie na wszystkich przyszło przez jednego, tak odkupienie dla wszystkich też przyjdzie przez jednego. I dlatego tekst z Księgi Izajasza, 9 rozdział, 6 werset, mówi o Ojcu Odwiecznym. To nie tylko tytuł Chrystusa, ale to rola Chrystusa. Nowy początek dla ludzi, którzy Go uznają za swojego Ojca. Nowy początek. Dlatego nasz odwieczny Ojciec. Na ogół nie myślimy o Chrystusie jako naszym Ojcu. Jednak apostoł Paweł przedstawia Go jako drugiego Adama. Bóg dał nam umiłowanego, tego rodzaju, szczególnego Syna, ażeby był naszym wiecznym Ojcem. Złożono na Nim odpowiedzialność na Chrystusie za wszystkich ludzi. Za wszystkich ludzi On odpowiadał w stosunku do prawa, które zostało przez Adama złamane i przez nas jest złamane. Jezus stał się głową i przedstawicielem upadłym, przedstawicielem upadłego rodzaju ludzkiego, ojcem rodzaju ludzkiego. Zechciejmy w kontekście Jezusa rozpatrzyć to prawo ojcostwa, to prawo pokrewieństwa, to prawo zależności pewnej. Z powodu winy ojca dzieci poniosły konsekwencje, ale również z powodu zasług ojca dzieci poniosą pewne przywileje. To jest właśnie opisane w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, 14 werset. Pierwszy list do Koryntian, 7, 14. Jest tu opisana pewna historia związana z czasem, kiedy Ewangelia docierała do pogan. I kiedy jeden w związku małżeńskim był wierzącym, a drugi nie, ale w tym zdarzeniu jest pokazana pewna zasada działania, pewne prawo. 7,14. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Widzimy tu pewną zasadę. Zasadę pokrewieństwa. I dlatego Chrystus musiał stać się naszym krewnym, aby móc swoimi zasługami oddziaływać na każdego człowieka i przyprowadzić go z powrotem do Ojca Niebieskiego. W liście do Rzymian 11, 16 też czytamy pewne słowa. List do Rzymian 11, 16. A jeżeli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.
widzimy tu zasadę pokrewieństwa w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak jak w Adamie było to w negatywnym znaczeniu, że jego dokonania i postawa sprowadziły nieszczęścia na rodzaj ludzki w obrębie pokrewieństwa, jakie mamy z Adamem, tak w pokrewieństwie Chrystusa mamy jego zasługi. I jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Mamy nowy samochód, mówi dziecko w ramach rodziny, w której się urodziło. Chwali się dla kolegów, koleżanek na podwórku. Mamy nowy samochód. Powiedzcie mi, to ojciec pracował na ten nowy samochód. Nie to dziecko. A jednak jest ono utożsamiane z zasługami tego ojca, z bogactwem tego ojca, z tymi dobrami. I tu jest ta zasada pokrewieństwa. Dzieci mówią one tak, jakby miały do tego prawo. Przez prawo ojcostwa, przez prawo pokrewieństwa mają prawo tak mówić. Pomimo, że w wypracowaniu tego bogactwa i nabyciu tego samochodu nie było ich żadnej pracy, czyż nie tak? Chrystus, stając się naszą głową, drugim Adamem, okazał wobec prawa Bożego posłuszeństwo, które w każdym cala odpowiada wymogom, wysokim standardom i wymaganiom Bożym. Z tego faktu musimy stwierdzić, że wobec Boga i Trybunału Wiecznej Sprawiedliwości Chrystus stanął tak, jak gdyby był poszczególnym człowiekiem każdego z nas. Dlatego list do Rzymian jeszcze raz, 5 i 19 werset mówi, bo jak nie przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Zostało ustalone, że posłuszeństwo Chrystusa czyni nas sprawiedliwymi. Nie nasze, ale Jego. Tak jak nieposłuszeństwo Adama czyniło nas niesprawiedliwymi i grzesznikami. I to jest to prawo ojcostwa i to jest to prawo pokrewieństwa, które Jezus zrealizował przez ucieleśnienie. Posłuszeństwo Chrystusa było czymś więcej aniżeli świętym życiem. Było posłuszeństwem aż do śmierci krzyżowej. Kiedy dzieci wyrządzają szkodę, kto ponosi koszty? Ojciec. Kiedy my i nasz protoplasta Adam wyrządził szkodę, kto poniósł jego skutki? Kto poniósł konsekwencje? Ten ojciec, który go stworzył. Dlatego Adam, nasz ojciec, nie był w stanie ponieść naszych kosztów. Potrzebny był drugi, inny Adam, ojciec, który by mógł te konsekwencje ponieść i spłatę dokonać. W liście do Rzymian, 5 rozdział, 6 i 8 werset czytamy takie słowa. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego ktoś umrzeć gotów. I czytam tutaj jeszcze, bo Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedyś byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To była miłość, to była postawa Ojca, to była troska tego, który do życia powołał rodzinę ludzką i teraz w jej intencji, jako głowa, jako ojciec odwieczny, postanowił ją ratować. Luther kiedyś wypowiedział takie zdanie. Nasz najlitościwszy ojciec, widząc, że jesteśmy przytłoczeni, zniszczeni przekleństwem prawa, zniewoleni nim tak bardzo, że nigdy nie mogliśmy uwolnić się o własnych siłach, posłał na świat swego Syna, złożył nań wszystkie grzechy ludzkie, mówiąc: Ty będziesz tym Piotrem, który się zaparł.
Ty będziesz tym Pawłem, prześladowcą, okrutnym ciemiężcą. Ty będziesz tym Dawidem, grzesznikiem, który zabrał tą jedną, jedyną owieczkę, a jeszcze zabił właściciela tej owieczki. Ty będziesz złoczyńcą na krzyżu. Prawo domaga się śmierci. I Jezus tą śmierć poniósł. Chrystus stał się tym, o którym święte i sprawiedliwe prawo Boże powiedziało: uznaję go za grzesznika, musi umrzeć. I Chrystus umarł. W ten to sposób cały rodzaj umarł w Nim, w Chrystusie. Jezus umierał śmiercią potępionego grzesznika, ale grób go nie mógł zatrzymać. Jezus umierał jako złoczyńca potępiony, tą śmiercią, drugą śmiercią, którą będą umierać wszyscy potępieni. Ale grób go nie mógł zatrzymać, bo z drugiej strony Chrystus nie popełnił żadnego grzechu. Wobec tego faktu ofiary Bóg nie może nic innego widzieć w człowieku, który wierzy, jak tylko sprawiedliwość Jezusa Chrystusa i Jego zasług, swojego Syna, wypracowaną przez śmierć, życie, zmartwychwstanie. Dlatego też Biblia mówi, kto ma Syna, ma żywot wieczny. Grób jest pusty i to jest siła zwiastowania apostolskiego Ewangelii. Szatan tego nie przewidział. Myślał, że jeżeli Adama skłoni do grzechu, to niewolniczy ród, który się będzie z niego rodził, pozostanie na wieki na tej ziemi i otrzyma to samą zapłatę, to samo zginienie, które on otrzyma. Nie przewidział boskiej Ewangelii i ratunku w drugim Adamie, w drugim ojcu rodzaju ludzkiego, jakim był Jezus Chrystus. W Jezusie Chrystusie jest wyzwolenie, przebaczenie i odkupienie. Jezus, wstępując do nieba, wstąpił nam tam jako nasz przedstawiciel. Perspektywa każdego, reprezentant każdego pojedynczego człowieka. Wiarą jesteśmy tam przy tronie obecni, ale dostąpiliśmy nie tylko usprawiedliwienia, ale także i uświęcenia. O tym mówi list do Efezjan, 2:4-6. List do Efezjan 2:4-6. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Podniesienie do chwały, przewyższającą chwałę i stan Adama sprzed upadku w grzech. Zostaliśmy postawieni w Chrystusie przy tronie Ojca, posadzeni z Chrystusem na Jego tronie i dostęp tam, gdzie nigdy dostępu szatan nie miał, a chciał mieć. Otóż stało się to wielkim zaskoczeniem dla szatana, że nie tylko nie zdołał zniszczyć i pognębić człowieka, lecz Bóg w Chrystusie Jezusie podniósł go do godności królewsko-kapłańskiej człowieka, o której marzył szatan jeszcze przed upadkiem w grzech. Jakież bogactwo miłości! To jest właśnie sednem Ewangelii. To jest sednem nauczania apostolskiego. To jest sednem całego Pisma Świętego, że Ojciec Odwieczny, Jezus Chrystus, nie tylko reprezentuje bóstwo w tym ojcowstwie, ale reprezentuje również i to ojcowstwo, które zawiodło przy drzewie poznania dobra i zła, czyli nasz Adam, który sprzeniewierzył tam nasze wielkie szczęście i wieczność. Jezus to wykupił. I dlatego nasz ojciec, praojciec Adam, pada do nóg swojemu Zbawicielowi, kiedy spotkają się w niebieskim Jeruzalem u bram i zobaczy, w jaki sposób odwrócił szkodę i winę Adama
czyli jego winę, zobaczy to Adam na własne oczy. I dlatego zbawieni zdejmują z głowy korony. I dlatego całe niebo rozbrzmiewa pieśnią ku czci baranka. I dlatego wszyscy wierzący mają prawo wołać Abba, Ojcze, do Jezusa Chrystusa. Dlatego też, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serca ludzkie nie stąpiło, to przygotował tym Bóg tym, którzy Go miłują. I chwała Bogu, że w tym tekście z Izajasza 9 rozdziału 5 wersecie jest podkreślone różne tytuły i różne zasługi i różne stanowiska Jezusa Chrystusa, a między innymi jako tego, który jest naszym odwiecznym Ojcem, jako tego, który stanął w miejscu Adama, przyprowadzając wierzących, uznających go ludzi za Ojca swojego do łączności ze swoim boskim Ojcem Niebieskim. I to jest najcudowniejsza Ewangelia, bo w świecie zamieszania, w którym żyjemy, potrzeba nam Chrystusa Jezusa, Pana Zbawiciela. My możemy z różnymi okolicznościami jeszcze w przyszłości się spotkać, ale jeżeli wewnętrzny pokój będzie w nas i że dłoń naszego Ojca Niebieskiego jest z nami, to cokolwiek by się działo, będziemy mieli stabilny krok, stabilne emocje naszego umysłu, naszego serca i będziemy ufnie patrzeć w przyszłość. Tym krótkim rozważaniem na temat Ojca Odwiecznego, jakim jest Jezus Chrystus, chciałem się z wami podzielić. A pieśń, którą teraz znowu proszę o zaprezentowanie, niech jest jakby podsumowaniem tego kazania. Jak dwoje przyjaciół, życie idę, mój Pan i ja. On mnie rozumie, zadał łaskę moją, z pełności swojej obdarza mnie. I wiem, że ta just